Kevin Wiwatowski przed galą FN25 i przed starciem w formule K1, do czego ciągle się próbuję przyzwyczaić, ale jakoś nie mogę, jednak chyba cię wolę w MMA. Witaj, Kevin. No, witam serdecznie. Zboczenie zawodowe oczywiście z tym MMA, natomiast twoje walki w K1 są walkami bardzo efektywnymi, więc też lubimy je oglądać. Zanim przejdziemy jednak do tej walki twojej na Fenie i w Ostródzie, chciałabym cię podpytać o to, już takie w zasadzie reminiscencje z twojej ostatniej walki na PL MMA i do, oczywiście pogadamy chwilę o twoim zdobytym pasie mistrzowskim. Jakieś plany na kolejny występ? Trener Opiński coś się odzywa, proponuje ci coś? Jak to wygląda? Czy nie mam na razie planów, skupiam się na tej walce, tam nie wybiegam poza, trenuję cały czas, wiadomo, na pewno będę miał wakacje, okres przerwy, także myślę, że tam wrzesień, październik to nie dam rady wystartować nawet, bo jadę za robotą, do Norwegii wyjeżdżam na jakiś czas, także no będę potrzebował chwilę czasu, żeby wrócić do formy. Jak się udaje łączyć treningi w formule K1, kickbokserskie z typowo treningami pod MMA? Ciężki temat, ale do zrobienia. No to powiedz mi, jak to robisz w takim razie, bo ludzie, znam bardzo wielu zawodników, którzy twierdzą, że jeszcze trenowanie jakby typowo pod MMA i robienie samych treningów, na przykład stójkowych i tak dalej, jest rzeczą naturalną, ale potem jak się wchodzi do klatki albo do ringu, no to czasem jest ta zawiecha, że na przykład masz ochotę obalić przeciwnika taka w K1, tego robić nie możesz. Znaczy ja zaczynałem od K1, także no mówię, no to jest tam z natury, nie jestem specem od obalania. Sam niechętnie też obalam, także no jakoś mi to się udaje łączyć. W Grudziądzu za niedługo, w zasadzie na dzień przed Fenem, czyli przed twoją walką, odbędzie się gala typowo grapplingowa, organizowana przez twój klub, w którym również trenujesz. Opowiedz nam trochę o tej gali. Jakieś nazwiska, może kto tam zawalczy, jak wygląda organizacja, no bo pewnie też masz okazję się przyjrzeć temu jakby od kuchni. No zgadza się. Naprawdę mega obsadzony turniej. Od nas są trzy osoby, w tym właśnie trener Ariel Piechocki, Nika Fatian i Kacper Miąsko, między innymi Kamil Łebkowski. No mówię, jest mega obsada, naprawdę konkretne nazwiska, warto tam wpaść, obejrzeć. Skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby po Wieczorze Wojowników, czyli gali typowo MMA, zorganizować taką galę, gdzie będą się zawodnicy kulać? To już generalnie pytanie do trenera, ale myślę, że no, cały czas chce trener robić to cyklicznie. Kolejne jakieś wydarzenie w Grudziądzu, takiego czegoś w ogóle nie było. To jest taki pierwszy turniej grapplingowy, oficjalny. Także no, myślę, że może wypalić. Tak jak już wspomniałam, to wydarzenie odbędzie się 14 czerwca, natomiast ty 15 masz walkę. Całe szczęście, że Grudziądz od Ostródy niedaleko. No całe szczęście. Można wrócić, można popatrzeć, zobaczyć jak tam chłopaki dają radę, także... Czy planujesz być w piątek? No planuję być, jak najbardziej. Okej, przejdźmy do twojej walki. Dostałeś rywala z wysokiej półki. Mówimy o Marcinie Schroederze. Jest to zawodnik, który bił się już 6 razy dla Fenu. Jest w pewien sposób też twarzą tej organizacji, bo bardzo wiele osób kojarzy go właśnie z Fenem. Nie ma za sobą wielu walk zawodowych, ale jednak jest zawodnikiem bardziej doświadczonym w zawodostwie od ciebie. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy ciebie to spina na przykład, że będziesz walczył z bardziej doświadczonym zawodnikiem, czy w ogóle o tym nie myślisz? Nie myślę o tym. Ja tam lubię zawsze wychodzić i być underdogiem tak zwanym. Także mnie to dodatkowo motywuje, wiem, że muszę dać z siebie 100% i tak dalej, przygotowania to idą zgodnie z planem, myślę, że jestem w mega formie, także no czekam na to. Jak Fen się odezwał i zaproponowali ci walkę po pierwsze w K1, po drugie właśnie ze Schroederem, to było tak, że od razu był to pierwszy przeciwnik, którego ci zaproponowano, czy były jakieś inne nazwiska? Nie, generalnie w sumie pierw to była, że albo MMA, albo K1. Ja mówię, no okej, tam mi bez różnicy jest, tak na dobrą sprawę i no co, ostatecznie Marcin Schroeder, K1, no i okej, jedziemy. Ostróda, ciekawy pomysł prezesa Jóźwiaka, żeby pójść w taką imprezę trochę plenerową, żeby zacząć w zasadzie sezon letni taką galą sportów walki spod dobrej marki, tak, którą jest właśnie Fight Exclusive Night. Jak tobie się podoba pomysł zawalczenia pod chmurką? Myślę, że mega pomysł, naprawdę. Ludziom też może się spodobać jak najbardziej. No, amfiteatr, Ostróda.
gołe niebo, także no mówię, mega. Zapytam Cię jeszcze w takim razie o kartę walk. Bardzo ciekawie zapowiada się walka wieczoru pomiędzy dwoma weteranami, w zasadzie tak możemy powiedzieć, weteranami MMA, nie tylko polskiego, ale i światowego, czyli pomiędzy Maćkiem Jewtuszko i Wasą Bakoszewiczem. Jesteś fanem któregoś z tych zawodników? Komuś kibicujesz? Znaczy generalnie lubię oglądać Wasą Bakoszewicza. Naprawdę jest konkretny koleś. Ale wiadomo, no jestem za Polakiem, tak, za Maciejem i jak najbardziej kibicuję mu z tego miejsca. No ale mówię, będzie miał na pewno ciężką walkę, a Waso, no jak sam jego pseudonim mówi, nieobliczalny. Tak, jest psychopata, to prawda, to prawda. Czy jest na tej karcie walk jakaś inna poza twoją, która ciebie jakoś szczególnie interesuje? Myślę, że w mojej wadze w MMA, tak? Rafał Kijańczuk czy Wojciech Janusz, właśnie takie nazwiska. Tam z Rafałem właśnie miałem okazję ostatnimi czasy potrenować trochę, także no też mu kibicuję. No. A jak widzisz tą walkę pomiędzy Rafałem i Adamem Kowalskim? Masz swojego faworyta? No, myślę, że Rafał Kijańczuk tu może naprawdę tak konkretnie wjechać do Fen. Okej, okay. No dobrze, to na koniec, ponieważ wiem, że czekają Cię jeszcze obowiązki medialne, bo jesteśmy w trakcie właśnie, czy na nagrywkach w Warszawie. Zaproś proszę fanów swoich oraz fanów Fight Exclusive Night do tego, żeby oglądali Cię 15 czerwca. Zapraszam wszystkich serdecznie do Ostrudy 15 czerwca. Mocna karta walk, mocne walki, będzie ogień. Do zobaczyska. Dzięki serdecznie za rozmowę i do zobaczenia przy następnej okazji. Dzięki bardzo.